Aleksandra Kosturska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Stacja Kultura. Dziś w programie pokażemy Państwu galę noworoczną z Cieplic. Zapraszam. Tradycyjnie nowy rok w Cieplicach rozpoczął się inaczej niż wszędzie. Odbyła się gala noworoczna, która co roku przyciąga miłośników opery. Gala noworoczna to taka nasza tradycja od 2011 roku, czyli od momentu, kiedy teatr oddaliśmy po remoncie. Postanowiliśmy, że warto organizować takie specjalne koncerty, godne i jakby tej sali i dobrze brzmiące właśnie w tej pięknej naszej sali. No i dlatego zrodził się pomysł gali noworocznej, czyli wzorem akademików wiedeńskich co roku w nowy rok wieczorem zapraszamy artystów śpiewających właśnie starą, dobrą muzykę wiedeńską, nastrojową, taką w sam raz na nastrój noworoczny na koncerty z tym związane. Te koncerty cieszą się ogromną popularnością i myślę, że przez długie lata będziemy jeszcze naszą galę co roku w nowy rok organizować. Noworoczni goście bawili się przy dźwiękach Johanna Strausa, ale można było również usłyszeć arie i duety z operetek, takich jak Wiedeńska krew, Zemsta nietoperza czy Baron cygański. Podczas gali wystąpił duet małżeński Doroty Ujdy-Jankiewicz i Andrzeja Jankiewicza. Hrabia też ma dzisiaj bal, i przecież Hrabiwicz też. Cały biedny mówi o wieczornym becie, gdzie się tam spotkamy, w moim bufecie. Będzie i zabawa, najlepsza w świecie, dzięki muzyki świetnie ma zakochany par. Thank you.
koncert bardzo przypadł do gustu przybyłym, rozpoczęli nowy rok z uśmiechem i w wyśmienitych humorach. Zaznaczmy, że koncert przyciągnął do siebie zarówno mieszkańców Cieplic, ale również mieszkańców całej Polski, a nawet świata. Koncert się bardzo podobał, bardzo lekkie potraktowanie tematu, wesołe, no takie adekwatne do dzisiejszego wieczoru. Z żoną często bywamy na różnych koncertach, mieliśmy okazję też się zaplątać kiedyś do Wiednia i tradycję kontynuujemy jak tylko możemy, także pełni uznania jesteśmy za zorganizowanie tego typu koncertu tutaj. Muszę powiedzieć, że nie wiedziałam, na jaki koncert przychodzę, ponieważ przyszłam do koleżanki, a ona mówi, chodź, idziemy na koncert, może jeszcze zdążymy. W ostatnim momencie wpadłyśmy do sali, także ja zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, ale ponieważ było to nazwane gala koncert, więc myślałam, że to będzie coś wiedeńskiego i rzeczywiście, nie zawiodłam się, ale oprócz tego były jeszcze inne elementy, które sprawiły, że ten koncert był rzeczywiście wspaniały. Dla mnie jest to koncert, który na pewno będę pamiętała przez cały 2014 rok i pewnie również później. Tak. Koncert bardzo mi się podobał. Ja znam właśnie wykonawców, bo spotkaliśmy się w Szczawnie Zdroju na Viva Italia na występie. No i bardzo polubiłam i no bardzo ich lubię i lubię słuchać i no płyty też pokupiłam jak zwykle i no i cała jestem szczęśliwa i zadowolona. Kolejna gala noworoczna w klimacie wiedeńskim odbędzie się znów na początku następnego roku. Thank you.
już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym odcinku. Zapraszam do oglądania kolejnego już za tydzień. Do zobaczenia.